Hej, tu Banshee i witam was w trzecim odcinku Poranku Zuzanki. Dzisiaj zaczniemy wyjściem z Merusiem na spacer. Proszę cię pośpieszyć, Meruś! Jesteś bardzo oporny. Patrz, siedzi tyłkiem, zapiera się. Nie pociągnę go. O, już. Moja okolica jest naprawdę bardzo ładna, taka malownicza, widzicie? Pola, same lasy, jest cudownie. Także chętnie sobie wyjdę z Marusiem na spacer. Przyznam wam się szczerze, że jest teraz jakaś godzina 18, ale ej, to nie zabrania mi tego, że jest poranek, bo wstałam o 17, także powiem wam, że poranki to jest kwestia tego, o której wstajemy. Ja na przykład wstaję o 18, dlatego o 17... Pomyliłam coś. Siedzę w makach, w kapeluszu. Och, jak wiosennie, jak letnio. Ostatnio mówiliśmy sobie z Igorem, że takie zdjęcia tutaj w tych makach to jest takie straszne. No nie wiem, no to nieładne. Wy teraz nie wiecie, czy ja siedzę w makach, czy w maku. Powiedz coś, bo Zuzia widzisz, już Zuzię zamknęło po prostu. No co ty wypatrujesz? Jezu. Nie wiem, o co mu chodzi. Ty teraz przymilujesz? Co ty, nie ma jedzenia? Nie wiem, co on robi w tych krzakach. Taki spacer to jest coś tak niesamowitego, po prostu można się z naturą jakoś pojednać, można z moim głupim Merusiem, który... Co ty oglądasz? Można sobie z Merusiem wyjść, można tak sobie o bańki popuszczać, posiedzieć w makach i dosyć śmieszne, ale... No dobra, wracam do pokoju i będę odpowiadała na pytania. No to przechodzimy do pytań. Cześć Zuzia, piszę cześć i ci macham przez telefon, odmachaj. Cześć! Macham do telefonu? Dziwne. Co? Zegar? Niezłą psychozę dowaliłaś, Zuzka, w nowym sezonie. Zajebiście i oby tak dalej. Okej. Okay. Przywal sobie bitą śmietaną w twarz. Już to robiłam. Nie będę powtarzać. Zuziu, czemu nie nazwałaś tego programu Porankory Zuzadory? Albo Poraneczki Zuzaneczki, ale myślę, że to pierwsze lepsze. Jejku, wyobrażacie sobie, hej, tu Porankory Zuzanory. Zuzanora Borucka. Nagraj Simsy tak, aby Igor w nie grał, a ty oglądała jak gra. Nagraliśmy takie gameplaye z Igorem, co prawda ja tylko nie patrzyłam, ja mu pomagałam, on pierwszy raz grał i tam tłumaczyłam i razem graliśmy. Właśnie jest problem, bo on nigdy nie grał w czwóreczkę, także no dobra, wejdźmy do gry. To nie jest problem. To nie jest żaden problem, że nigdy nie grałem w Simsy. To co, to klikam na play, tak? Będzie jutro premiera, takie nowe rodzinki. Także jutro na Zizi Games wyczekujcie, będzie nowość. Dobra, powiem wam, że przerywamy na chwilkę tutaj pytania. Nie chcę, żeby dużo osób myślało, że ten program składa się tylko z pytań, bo to nie jest prawda, tutaj się dużo dzieje. Ulubieńcem tygodnia jest Peryboard. Kupiłam sobie deseczkę małą. Moje dziecko jest śliczne. Igor mnie wkręcił w to całe skateboardowanie. Jeździłam sobie na jego fiszce niebieskiej i było tak fajnie, że sama postanowiłam sobie peny kupić i powiem wam, że wiecie, jak szybko można się tym przemieszczać? O, no nieważne, to był ulubieniec tygodnia. Teraz zapraszam was do obejrzenia mojego przyrządzanie napoju. No nieważne, zobaczcie. Pokażę wam teraz, jak zrobić pyszny, orzeźwiający napój na wakacje. Jest to jeden z moich ulubionych, schładzających napojów latem. Potrzebujemy tylko wodę, dzbanek, bardzo dużo lodu, no i jakieś owoce, limonkę, cytrynę, miętę. Zaczniemy od wrzucenia lodu. Proszę, proszę. Meruś! Proszę, uspokój się, psie. Teraz lecimy z pysznościami, z cytryną, limonką, z miętą, którą z ogródka sobie zerwałam. Dajemy. No dobra, przesadziłam z lodem. Trochę będzie tego. Totalne zalanie. Do końca. Przepraszam, że to robię palcem. Umyłam ręce. Jezu, jak to ładnie wygląda.
przepyszna limonkowo-cytrynowa-miętowa lemoniada z lodem. Tak pić też raczej nie zalecam, ale jestem bardzo spragniona. Oh, bardzo kwaskowy taki posmak, zimne strasznie, no idealne. Czy to na ochłodzenie, na spragnienie, na wszystko, no i bardzo zdrowe, Jezu. Nie zapominajmy, że jest to woda oczyszczająca organizm z toksyn, cytryna, limonka, mięta, wszystko naprawdę bardzo zdrowe, potrzebne naszemu zdrowiu. Pijąc takie coś rano, na pewno nasz metabolizm przyspieszy, mniam, mniam, piję. O, uwielbiam. Także bardzo proste do zrobienia. Polecam, Zuzanna Borucka. Mniam, mniam, mniam. A jeśli tak naprawdę kamyczki są miękkie, a robią się twarde tylko gdy je dotykamy? A i to jest nawet możliwe. Te przebiegłe kamyczki. Fuj, koktajl z rodzynkami? To nie były rodzynki, to była suszona żurawina. Banshee, bardzo cię uwielbiam, ale mi się wydaje, że się trochę zmieniłaś. Może przez ten kolor włosów? Ile razy mam mówić? Wydaje mi się, to tylko moje zdanie, nie wiem czy jest prawdziwe, ale kolor włosów nie zmienia charakteru człowieka. No chyba, że wy macie inaczej. Zuziu, mój brat powiedział, że Banshee jest już zajęta, bo podobniaż jakiś statek nazywa się tak. Ja walnęłam go w nos, aż leciała mu krew. Czy dobrze zrobiłam? Bo uważam, że dobrze. Jejku, mam nadzieję, że to jest jakiś troll. Raczej zrobiłaś źle. Raczej. Patrząc na niektóre komentarze, nie dziwię się, że czasem brak ci chęci do nagrywania. Faktycznie czasami tak ciężko znaleźć w tym gąszczu takich dziwnych i jejku. Cieszę się, że ktoś to rozumie. Od kiedy jesteś kucykiem? Od zawsze. Kiedyś miałaś bliznę koło ust, prawda? No nadal mam tą bliznę. No, Co myślisz o ludziach, którzy nie przepadają za rodzynkami? Myślę, że ci ludzie są porąbani, są psychiczni. Mają mi coś nie tak w głowie. To jest tylko moje zdanie, jakby co. Stop nielubienia rodzynek! Okej, wydaje mi się, że w tym momencie odcinek powinien się skończyć. Niestety, powiem wam, że za tydzień nie będzie poranków Zuzanki, bo będzie inny filmik. Może, żeby się jakoś zrehabilitować, nagram w piątek albo w niedzielę jeszcze jeden filmik, także będzie dosyć dużo i sama też nie wiem, czy wy chcecie te poranki Zuzanki. Teraz, po tym trzecim odcinku możecie stwierdzić, czy ta seria jest fajna. Kilka osób pisało, że jest nudna, bo są same pytania, ale przecież nie są same pytania. Zresztą, jak mogliście się przekonać, sezon będzie dosyć dziwny. Dosyć inny i taki bardzo niezrozumiały przez was. Nawet was nie zmuszam, nie namawiam, żebyście go oglądali, bo niech oglądają go osoby, które chcą go oglądać i go rozumieją i podoba im się. Także w tych porankach Zuzanki to jest właśnie coś takiego dla was, naprawdę dla was. Tylko zadawajcie te pytania też trochę takie, wiecie, takie, gdzie nie ma jakichś gumisiowych wielkich żelków i napadu na świat i jakichś gigantycznych maseł, które rozwalają miasta. Po prostu chciałabym też odpowiadać na takie ładne, fajne pytania, poważne czasami, chociaż może trochę, chociaż nieważne, nie, są tylko moje, nie. Żegnam się zatem z wami, idę sobie pić mój pyszny napój, wodo, lodo, już lód się roztopił, jest zimne. Teraz cytryna jeszcze bardziej tak puściła soki, więc... Kwaśnica. Trochę taki challenge, prawie jak jedzenie cytryny, bo naprawdę jest cytrynowe, ale to ja uwielbiam, pycha. No to dziękuję za obejrzenie trzeciego odcinka Poranków Zuzanki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapka w górę, jeśli mam to kontynuować, bo naprawdę nie wiem. No i dziękuję wam za wszystko. Pytania, subskrypcje, Instagram, Facebook, wszystko w opisie jest. I miłej soboty, o której dzisiaj wstaliście.